Polonii w Kalifornii. Konkretnie weszliśmy na stronę polskiej misji katolickiej w San Diego. Zrobiliśmy to celowo, dlatego że dowiedzieliśmy się, że od 5 lat odbywa się tam coroczny festiwal polski i na tej stronie można zobaczyć z niego zdjęcia. Proszę bardzo, festiwal 2000. Nie będziemy powiększać, bo trudno jest naprawdę wybrać, jest ich bardzo dużo, trudno wybrać najfajniejsze. To są fotografie, ale Klara Baja i Bogdan Cichocki odwiedzili ten festiwal z kamerą. Zobaczcie, jak to wyglądało. Dzień dobry, witamy na Polski Festiwal w San Diego. Przy polskiej misji świętego Maksymiliana Kolbe. Mam na imię Klara. Pozdrawiam wszystkich z Skarżyska, Zabora, moją babcię Helę i babcię Genię i całą moją rodzinę. Teraz wejdziemy do środka. Tu prezenty można kupić, polskie, z różnych rejonów polskiego kraju. Chciałabym pozdrowić swoją rodzinę, Roberta i Olę Poczman z dziećmi. Ja również chciałam pozdrowić moją siostrę, która mieszka w Warszawie i nazywa się Krystyna Księżuk. Proszę, a pani? Chciała pani pozdrowić kogoś do Polski? Tak, moją siostrzenicę i bratanka. Okay. Mieszka i Jolę. Mieszka i Jolę, wow. A tu jaka ładna biżuteria polska, bursztyny. Dzień dobry dziewczyny. Kogoś pani pozdrowić w Polsce? No całą rodzinę Reców i Wiśniewskich. Pani? Tak samo. Tak samo. O, tak samo. Dzień dobry panu. Jak się pracuje? Bardzo dobrze. Proszę, jaka kiełbaska piękna. O, polska, prawdziwa. Nie da się ukryć. Nie da się ukryć. O, yummy. Co dalej? Musimy zobaczyć moją ciocię tu i wujka. Tutaj placki ziemniaczane sprzedają. Wujek, powiedz cześć. Cześć. Cześć Radom. Cześć Radom, cześć Skarżysko. Cześć Skarżysko, cześć Radom. A ciocia? Cześć. Ciocia zajęta. Ciocia zajęta. Placki robi. Tutaj sprzedają pierogi, kiełbasę, gołąbki, moje najlepsze jedzenie polskie i bigos. Ale zobaczymy, czy może nas zachęcić nas. O, jakie dobre. Idziemy sprawdzić gołąbki. Tędy? Okay. Gołąbki wspaniałe, smaczne. Takie prawdziwe polskie gołąbki. Jak uważasz? Kupiłam dzisiaj. Już dwa kupiłam, już dwa zjadłam. Bardzo dobre. No bardzo dobre. Sos jest znakomity. Dzień dobry. Ciasta. Swojego wypieku oczywiście. Chruściki bardzo się cieszą powodzeniem. No i wszystko jakoś jak do tej pory idzie. Okej. Okay. Częstujemy. Zróbcie nam państwo ogromny reklamę. O, dziękuję bardzo. Bardzo dobre. Bogdan, to ciasto, zebra, to moja mamusia zrobiła. Które? Zebra, to. To tak się nazywa? Moja mamusia, mamusia tak nazywa, zawsze nazywała to w Polsce. To jest mój kolega Eri. Say hi. Hello. Do you learn anything Polish yet? Cześć. 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 Proszę bardzo, jak ładnie. A pani ma jakieś pozdrowienia dla Polski? Dla Polski? Tak. No pewnie. Kogo pani pozdrawia? Wszystkich z rodziny i w ogóle wszystkich z Polski. Chciałam, żeby pan nagrał najukochańszą moją babcię w San Diego. Dziękuję. No. To jest nasza babcia z San Diego. Podziękuję uprzejmie. No i w ogóle jesteśmy bardzo zaszczyceni przez was wszystkich, że tu mamy tak w ogóle liczne grono i tak dalej. No w ogóle serdecznie się tutaj życzymy wam serdecznej i miłej zabawy. Cóż, kochana, więcej nie umiem mówić. Babcia lubi buzi dać. Wygląda na to, że w Kalifornii wschodzi nowa gwiazda światowego dziennikarstwa. Klara, mamy dla ciebie nagrodę specjalną. Jeżeli kiedyś przyjedziesz do Polski, koniecznie się z nami skontaktuj. Zaprosimy cię do studia i poprowadzisz program razem z nami.
Klara, dla ciebie i dla wszystkich państwa piosenka.